Siemaneczko, dzisiaj odpalimy Forza Horizon 4 używając tylko i wyłącznie smartfona. No nie tylko i wyłącznie, bo jeszcze potrzebujemy do tej metody pada od Xboxa One. Są dwie metody odpalenia Forza Horizon 4 na telefonie. Pierwsza to taka, że po prostu streamujemy grę z Xboxa na nasz telefon, sterujemy grą na telefonie i możemy sobie iść do na przykład innego pokoju i grać, nie? Na telefonie. My będziemy się zajmować dzisiaj opcją, która nie wymaga Xboxa i nawet nie wymaga od was, żebyście w ogóle kupili Forza Horizon 4. To jest ciekawe, nie? Wymagania są natomiast takie. Musicie mieć pada od Xboxa, musicie mieć jakiś smartfon, obojętnie jaki, nie musi mieć jakichś niesamowitych specyfikacji, byleby dało na nim się jakoś normalnie oglądać filmy. No i co istotne, musicie mieć dobre połączenie internetowe, ale mam na myśli naprawdę dobre połączenie internetowe, najlepiej światłowód. Myślę, że na jakimś zwykłym internecie też dałoby się to zrobić, chociaż próbowałem na mobilnym internecie w mieście, co prawda, łączyć się z usługą i nie wyglądało to dobrze, lagowało, zacinało, więc najlepiej po prostu grać w domu przez Wi-Fi plus jakiś dobry internet. Pierwsze, co musicie sobie zrobić, to musicie wejść w Google Play Store i wyszukać sobie Xbox Game Pass. Pobieracie ją sobie. Bardzo ważne jest to, żebyście mieli założone konto Microsoft. Ważne jest to, żebyście kupili sobie abonament Xbox Game Pass Ultimate, który da wam możliwość strumieniowania grę na telefon. Otwieracie sobie aplikację. Tak, i teraz musicie się zalogować przy użyciu własnego konta, które już macie. Jeśli nie macie swojego konta, to musicie kliknąć ten zielony przycisk na górze. Ja już konto mam, także po prostu potwierdzam łączenie konta z tą aplikacją i przechodzimy sobie dalej. Tak, i tutaj mamy wszystkie korzyści, które płyną z konta, z tego, że mamy Xbox Ultimate kupione. I teraz tak, pierwsze kupno Xbox Game Pass Ultimate kosztuje jakieś 4 zł. Właściwie chyba dokładnie 4 zł kosztuje. Także nie jest to dużo i możecie sobie bez problemu kupić i przetestować. Przez cały miesiąc możecie sobie grać w Forze na telefonie, nawet nie mając żadnej konsoli, nie? I teraz tutaj macie też różne inne gry do wyboru, które możecie sobie grać. Możecie grać w Doom Eternal, w Wolfensteina, Old Blood. Możecie nawet, ostatnio zostało dodane GTA 5, możecie sobie pograć w Astronira. Same w takie fajne gry, które możecie sobie przetestować przez chmurę, no nie? Musicie mieć taką opcję tutaj, chmura po prostu. No i teraz tak, jeśli chcecie grać sobie w Forze, to wystarczy kliknąć play, ale zanim to zrobicie, podłączcie sobie pada od Xboxa, także włączacie sobie Bluetootha, włączacie sobie pada i tutaj na padzie musicie sobie taki przycisk nacisnąć, pyk, nie? I potem musicie sparować nowe urządzenie, kontroler, wybieracie i już macie połączone. Jak ta lampka przestanie nam... No macie pada chyba od Xboxa, to wiecie o co chodzi, nie będę wam tłumaczył, nie? I teraz wracamy sobie do aplikacji i klikamy play. Ta usługa jest jeszcze w fazie beta. Oczywiście teraz Forza jest już odpalona poprzez tą usługę chmurę. Usługa jest jeszcze w fazie beta, dlatego coś tam może czasami nie działać dobrze, coś może nie łączyć, czasami mogą być jakieś przerwy i tak dalej. I teraz no taka trochę smutna sprawa, bo sami wiecie, że synchronizowanie konta Forzy z naszym kontem, powiedzmy PC-owym czy Xboxowym, potrafi trwać bardzo długo, ale dobra wiadomość jest taka, że ta synchronizacja trwa tylko raz i potem jak już sobie z powrotem odpalicie grę w chmurze, to drugi raz wam się po prostu szybko będzie synchronizować, nie? No i teraz czekamy, aż gra się odpali. Wczytuje się dosłownie tak samo jak na PC-cie. Zresztą wersja gry, którą mamy tutaj w tej chmurze, to jest wersja konsolowa, prawdopodobnie odpalona na urządzeniu typu Xbox Series X. Także mamy tutaj bardzo ładną grafikę, o ile będziemy mogli się nią w ogóle nacieszyć na takim małym ekraniku. Ale jak mamy podłączony kontroler gdzieś tutaj do pada, znaczy inaczej, jak mamy podłączony telefon gdzieś do pada i mamy ten ekran na telefonu blisko głowy, to powiem wam, że da się nawet w miarę normalnie grać. I teraz sobie zobaczcie, steruję normalnie padem bezprzewodowym, tak jakbyście grali na konsoli czy na PC-cie. I najlepsze jest to, że każdy z was może sobie zagrać.
Możecie sobie kupić tę usługę, no mówię, za 4 zł i potem ją anulować, nie przedłużać na następne miesiące, tylko na jeden miesiąc za 4 zł i możecie sobie pograć w Fordze, po prostu przetestować, nie? Zobaczcie, normalnie steruje. Oczywiście tryb online tutaj działa. Zobaczcie, już mnie ktoś zaprasza do zabawy, no ale taki przywilej youtubera jest, no że... Tak jakby wszystko działa z delikatnym opóźnieniem, wiadomo, że to jest większe opóźnienie niż jakbyśmy grali na jakimś natywnym urządzeniu, ale do tego opóźnienia da się przyzwyczaić i tak jak mówię, jak gramy w domu i mamy dobre połączenie internetowe, to ten obraz jest naprawdę fajnej jakości, natomiast gdy gramy sobie gdzieś tam na zewnątrz, używamy tego połączenia LTE, no to zwłaszcza jak gdzieś tam w mieście, gdzie to wiesz, te nadajniki sygnału czy odbiorniki są mocno obciążone, to ten obraz jest dużo gorszy, po prostu nie działa to tak płynnie, jakbyś tego chciał. Zresztą nawet jak teraz gram sobie na Wi-Fi, to są takie drobne ścinki. No myślę, że ta usługa jeszcze jest w takiej fazie rozwojowej i trzeba poczekać na taki finalny produkt trochę, ale da się grać, da się na pewno Fordze przetestować, jak widzicie, bardzo małym kosztem. Chyba każdy z was ma odpowiedni, kompatybilny telefon, żeby sobie grę odpalić i zagrać. Widać tutaj, że gramy w 60 klatkach. Coś mnie bardzo, bardzo długo wyszukuje mi trybu eliminator. No i zaraz wam pokażę takie krótkie klipy, jak sobie prowadzę rozgrywkę, ok? No także widzicie, że da się grać normalnie, w miarę normalnie w tę grę. Tak jak słyszeliście podczas jazdy, miałem takie trochę przerwy w dźwięku, coś tam się czasami zacięło. No tak wygląda teraz ta usługa, ona nie jest idealna, ale da się normalnie grać. Jak widzicie, dałem radę stoczyć jakiś tam pojedynek, nawet z kimś wygrałem, mimo że stałem daleko od tego ekranu. I jakbyście sobie jakoś podłączyli do kontrolera ten telefon, to myślę, że na spokojnie byście mogli sobie normalnie, w miarę normalnie tą rozgrywkę prowadzić. No mówię, tutaj tylko takie wymogi, że musicie mieć to konto Microsoft, to jest oczywiste. Musicie kupić za 4 zł na jeden pierwszy miesiąc Xbox Game Pass Ultimate. No i możecie śmigać, no możecie sobie Fordze przetestować, jeśli wcześniej jeszcze nie graliście w Fordze. Jeśli macie
Fordzę już kupioną, a na przykład chcecie sobie pograć na telefonie, też nic nie stoi na przeszkodzie, możecie sobie kupić Xbox. Tylko właśnie, jak macie Fordzę kupioną, niezależnie od tego, czy macie kupioną, czy nie, musicie kupić ten abonament Xbox Game Pass Ultimate, żeby grać. Mam nadzieję, że taki mały poradniczek Wam się przyda, a też taka ciekawostka, że można w ogóle Fordzę odpalić na takim małym urządzeniu. Myślę, że może w jakichś takich dobrych, idealnych warunkach mobilnych, gdzie ten internet mobilny będzie naprawdę fajnie działał, da się Wam radę tą usługę odpalić, czy dacie radę tę usługę odpalić gdzieś tam mobilnie, ale no, ja to testowałem i u mnie nie wyszło zbyt dobrze. Dzięki Wam za dzisiaj, trzymajcie się, hejas!